Dokładnie. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Maciej Firlej. Od ponad 6 lat zajmuję się wdrażaniem systemów do zarządzania drukarnią. Rozpoczynałem od stanowiska wdrożeniowca. W tym momencie zajmuję się kierowaniem projektów wdrożeniowych. Tak więc kontroluję naszych konsultantów, jak również wspieram ich w całym wdrożeniu. Również wspieram drukarnię, aby pomagać im przygotować się do wdrożenia, ponieważ wdrożenie systemu czy TMIS, czy Web to Print wymaga właśnie przygotowania. Zanim rozpoczniemy proces wdrożenia, musimy bardzo dokładnie wyjaśnić drukarni, w jaki sposób wdrożenie zostanie przeprowadzone, czego oczekujemy od drukarni oraz jakie są ryzyka, które niosą się z wdrożeniem systemu MIS. Ponieważ proszę pamiętać, że jeżeli wdrożeniowcy tak naprawdę sprzedają swoją wiedzę, sprzedają informacje, natomiast to od drukarni, od pracowników drukarni zależy tak naprawdę, czy wdrożenie zakończy się sukcesem, czy nie. Jeżeli dochodzimy do pewnego momentu we wdrożeniu, sprawdzamy, czy drukarnia przyswoiła tą wiedzę, którą została im przekazana. Jeżeli tak, jesteśmy w stanie kontynuować, rozpocząć kolejny proces wdrożenia. Natomiast jeżeli okazuje się, że drukarnia nie osiągnęła zakładanych celów, ponieważ pracownicy nie przykładali się do wdrożenia, wtedy niestety musimy porozmawiać z właścicielem firmy czy z zarządem i tak naprawdę powtórzyć część, cofnąć się kilka kroków wstecz i powtórzyć część szkoły. Tak więc to jest niezmiernie istotne, żeby zrozumieć to już na samym początku. Dobrze, wracając do mojego tematu. Czym jest nowoczesna drukarnia? Chciałbym to wyjaśnić, natomiast przyjrzyjmy się, jak zmienia się w tym momencie dynamika przemysłu. Co przemysł oczekuje od drukarni? Przede wszystkim niniejszy wykres przedstawia, jak zmieniał się czas realizacji zleceń na przestrzeni ostatnich 10 lat. Proszę zwrócić uwagę, że zlecenia produkcyjne z czasem realizacji powyżej 5 dni są już praktycznie przeszłością. W tym momencie drukarnie muszą być przygotowane zarówno technologicznie, mówię tutaj o maszynach, jak i również organizacyjnie. I właśnie tutaj mówię nie tylko o systemie MIS, bo system MIS oczywiście wymusza pewnego rodzaju systematykę wśród pracowników, ale jeżeli tego systemu nie ma, systemu informatycznego, również drukarnie mogą wewnętrznie poradzić sobie z bardzo dobrą organizacją bez tych systemów przy mniejszej ilości zleceń, ponieważ przy dużej ilości zleceń już wymagany jest system MIS. Dlatego aby zrealizować zakładany cel, czyli realizację przygotowania. Również my jako reprograf zwróciliśmy uwagę na to, że coraz więcej pojawia się produktów personalizowanych na rynku. Często drukarnie zapominają o tym procesie. Tak naprawdę średnie drukarnie skupiają się na tym, żeby produkować broszury, produkować ulotki, również opakowania. Natomiast personalizacja jest czymś, co bardzo widzimy zauważony wzrostowy trend wśród szczególnie dużych firm, które starają się wyjść do klienta, starają się przedstawić ofertę personalizowaną. Ostatnio na rynku zauważyliśmy na przykład personalizowane opakowanie. Może nim być na przykład Nutella, Timbark, który wprowadził możliwość personalizacji butelek z napojem. Możemy umieścić na nim swoje zdjęcie, ewentualnie umieścić swoje imię na opakowaniu od Nutelli. Aby sprostać tym wymaganiom, drukarnie muszą przygotować się pod względem zarządzania danymi zmiennymi. Czyli musimy posiadać oprogramowanie, które umożliwi nam na druk danych zmiennych. Ale również mówimy tutaj o mailingu, ponieważ bardzo często wraz z opakowaniem idzie jeszcze dodatkowo informacja marketingowa, czyli wysyłamy do naszych klientów powiadomienia mailowe, ewentualnie z ofertą, którą posiadamy, z nowymi promocjami. Również idzie informacja związana z SMS-ami. Tak więc mówimy tutaj o cross-media marketingu. To też jest kawałek tego tortu, który może być przeznaczony dla drukarni. Niekoniecznie muszą się tym zajmować agencje reklamowe, ale również to jest coś, co czeka na drukarnię i tak naprawdę można po to sięgnąć. Dywersyfikacja, czyli zmienność asortymentu produktów, jest czymś, na co również drukarnie powinny zwrócić uwagę, ponieważ przyspieszony rozwój technologii cyfrowych pozwala nam tak naprawdę na wymyślanie innowacyjnych produktów. A innowacja, jak wiemy, w tym momencie jest topowym tematem, ponieważ może być dofinansowana ze środków unijnych. Tak więc bardzo istotne jest, abyśmy
pomyśleli tak naprawdę, jak technologie cyfrowe, jak personalizację wykorzystać do tworzenia nowych produktów innowacyjnych. Tak więc podsumowując te trzy informacje, które dzieją się w tym momencie na rynku, stworzyłem własną definicję nowoczesnej drukarni. Tak więc nowoczesna drukarnia jest w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nią rynek, ale tworzy własne innowacyjne usługi, czyli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, jest zawsze krok do przodu, a wykorzystuje przy tym narzędzia informatyczne. Właśnie rozpakował taką drukarnię? Słucham? Spakował taką drukarnię, która przestała drukować w 100% zajmując się tylko drukowaniem, a zaczęła 20-30% czasu poświęcać właśnie na marketing. Emerson w Polsce na przykład jest jednym z przykładem takich firm. Jest to firma kompleksowa. Tak, jest firma Avapapier, z tego co wiem, również zajmuje się cross-marketingiem, tak więc tych firm powoli się pojawia coraz więcej na rynku. Tak, to są zupełnie nowe obszary do drukarni. Pan wie o tym, że inwestowanie w ten obszar wymaga zatrudnienia ludzi, tak? Oprogramowania, pomysłu na produkt, wyspecjalizowania produkcji, zaprowadzenia dobrego MIS-a, dobrego połączenia z internetem, czyli Octopli bardzo dobrze wyszlifowany, doszlifowany pod potrzeby. Przepraszam. A czy nie, nic nie szkodzi, jak najbardziej. Tutaj zgadzam się, na pewno wejście w rynek cross-marketingowy wymaga od nas stworzenia nowego biznesplanu. Bo to nie jest coś, czym drukarnia może się zająć na dokładkę, tak? To musi być biznes stworzony od samego początku, przemyślany. Musimy, tak jak Pan wspomniał, zatrudnić ludzi, którzy będą mieli już jakieś doświadczenie w tym zakresie. Potrzebujemy oprogramowania, potrzebujemy serwerów, ale możemy na to zdobyć dotacje unijne. Tak więc czemu nie zrobić tego pierwszego kroku do przodu? I tak jak chciałem kontynuować swoją prezentację, aby spełnić oczekiwania związane z nowoczesną drukarnią, potrzebujemy oprogramowania, ponieważ oprogramowanie może być dla nas strategicznym impulsem, który, jak Państwo już starają się przekazać, pozwoli nam postawić ten pierwszy krok do przodu. Zanim zdecydujemy się na wybór oprogramowania, musimy spełnić kilka podstawowych założeń dotyczących oprogramowania. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że poligrafia wymaga unikalnego oprogramowania, ponieważ rozwiązania ogólnodostępne na rynku często nie są w stanie, nie rozumieją tak naprawdę produktów poligraficznych. Na przykład to zdanie, które mamy na prezentacji, uniwersalne oprogramowanie nie wycina, to znaczy nie wie, co to znaczy łączenie użytków na arkuszu drukowym, a następnie ich wycinanie bądź sztancowanie. Tylko systemy poligraficzne dedykowane dla poligrafii rozumieją tego typu podejście. Dodatkowo bardzo ważnym aspektem jest możliwość integracji. Oprogramowanie nie może być ograniczone pod tym względem, to znaczy musi mieć otwarty interfejs. W momencie musimy sobie zdać sprawę, że na rynku nie istnieje idealne oprogramowanie. Nie ma oprogramowania, które spełniłoby wszystkie nasze oczekiwania. W tym wypadku jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to zintegrować się z istniejącymi oprogramowaniami. I to jest coś, co my jako firma Rebogram również zapewniamy, to znaczy zapewniamy wsparcie w integracjach, w wdrożeniu, ale również pomagamy znaleźć te pomysły na nowe rynki, może w ten sposób. Dodatkowo musimy również pamiętać, że wymagania klientów naszych się zmieniają, wymagania rynku się zmieniają. Również my jako dostawca oprogramowania musimy wziąć to pod uwagę i dostosowywać nasze oprogramowanie, nadążać tak naprawdę za rozwijającym się przemysłem. Małe oprogramowania bardzo często tworzą wąskie gardła, to znaczy nie mają możliwości, aby szybko reagować na zmieniające się rynki i tworzyć nowe aplikacje, które zaspokoją oczekiwania drukarni. Tym bardziej, to co powtórzę się tutaj, wyzwaniem również są integracje, które mogą być albo bardzo proste, albo bardzo skomplikowane. Przykładem może być najprostsza integracja z systemem księgowym. Możemy powiedzieć, że mamy integrację do tego, że wysyłamy faktury do systemu księgowego. Tylko czy to jest dobra integracja? No, wydaje mi się, że nie, ponieważ integracja musi nam zamknąć cały workflow, musi być dwustronna. I nie tylko uwzględniać faktury zakupowe, ale również faktury kosztowe, ponieważ to w systemie MIS później, w modułach Business Intelligent, analizujemy całą naszą firmę.
No i przede wszystkim oprogramowanie musi tworzyć zintegrowane środowisko. W tym momencie na rynku istnieją oprogramowania, które pokrywają tak naprawdę wszystkie aspekty, które posiada drukarnia. To znaczy począwszy od akcji marketingowych, cross-marketingu, mailingu spersonalizowanego, poprzez sprzedaż za pomocą aplikacji web to print, współpracy business to business, ale również wsparcie dla handlowców przy pomocy modułów CRM. Następnie oprogramowanie pozwala nam zarządzać całą naszą produkcją, naszym biznesem, naszą firmą. Istnieją rozwiązania już od wielu lat do zarządzania prekresem, workflow, również do tworzenia pozycji łączonych. Jest to coś, co na pewno jest bardzo istotne dla drukarni internetowych, które zbierają wiele zamówień z rynku. Tak naprawdę, żeby zoptymalizować koszty, muszą je połączyć na jednym arkuszu. Dzięki temu oszczędzają czas na przezbrojeniu, materiały i dzięki temu produkcja okazuje się tańsza i wydajniejsza kosztowo. Bardzo ważnym punktem jest również planowanie produkcji. Planowanie produkcji, które zajmuje w drukarni bardzo dużo czasu i tak naprawdę nieważne ile tego czasu poświęcimy, nigdy ono nie będzie idealne. Ponieważ w momencie, jeżeli zaplanujemy, wydaje nam się, że zaplanować akcydentalnych, którzy sobie tam od czasu do czasu chcą wydrukować kilka wizytówek i tych, którzy składają zlecenia profesjonalne na naprawdę duży druk. Tak bardzo pokrótce to powiem, ponieważ tak jak mówiłem, nie chciałbym tutaj stawać w drzwiach. My mamy stolik, bardzo zapraszamy na przerwie, tam będziemy z przyjemnością Państwu udzielać więcej informacji. Natomiast to, co chcielibyśmy dzisiaj od Państwa, to jedynie jakby taką wstępną deklarację, że mają Państwo ochotę przetestować tę naszą platformę, zobaczyć jak to wygląda, a jakby po rozmowie z nami przekonali się Państwo, że przede wszystkim jakby nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami, ani teraz, ani później, a sama platforma nie powinna Państwu sprawiać większych problemów. Także dziękuję bardzo i zapraszam do stolika. Z takich rzeczy organizacyjnych zapraszam Państwa na przerwę 15 minut i wracamy, mamy program napięty i działamy dalej. Dziękuję dziś.